Siemano wszystkim, ja jestem Gumiś, a ten kanał to Potęga Wokalu. W dzisiejszym odcinku odpowiemy sobie na pytanie, czy w Polsce w 2024 roku jeszcze jakaś kapela potrafi tworzyć dobre piosenki bluesowo-rockowe. Zapraszam na film. Moi drodzy, Łukasz Łyszkowski to artysta, który największą popularność zyskał w programie Voice of Poland. Tam zajął bodajże drugie miejsce, z tego co kojarzę. Natomiast bardzo szanuję go za to, że nie poszedł drogą komercyjnej muzyki. Cały czas robi swoją muzykę taką, którą robił przed Voice'em, taką też robi po Voice'ie. Łukasz Łyszkowski, Piąta Rano wypuścili nowy singiel i dzisiaj właśnie sobie o tym singlu porozmawiamy. Moi drodzy, szybka autoreklama. Już w czwartek, chyba o godzinie 20, wpadnie na kanał zespołu Snowblind. Trzeci już singiel promujący płytę Słaby pod tytułem Jeszcze Raz i będzie to pierwsza ballada z pięknym żeńskim wokalem. Także sprawdźcie to, wpadnijcie na kanał zespołu Snowblind. Natomiast my już przechodzimy do meritum dzisiejszego odcinka. Łukasz Łyszkowski, tak jak powiedziałem, drugi w Voice of Poland, bardzo bluesowo-rockowy głos, chłopak, który inspiruje się na pewno latami 80., 70. nawet. Rysiek Riedel czy na przykład Czesław Niemen to są bardzo oczywiste naleciałości w jego głosie. Styl jego śpiewania pochodzi na pewno, jest inspirowany właśnie tamtymi wokalistami. Można też usłyszeć w muzyce Piątej Rano mocne inspiracje Breakout czy tego typu zespołami. Kochani, oni nagrali singiel. Ja nie ukrywam, że Łukasza poznałem prywatnie. Jest to mega szczery gość, to przede wszystkim, co o nim można powiedzieć. Chłop, który wali prosto z mostu to, co myśli. Chłopak naprawdę szczery, bardzo otwarty, bardzo sympatyczny, mega taki wychodzący do ludzi. Nie zachowuje się, mimo tak wielkiego sukcesu, mimo tylu milionów odtworzeń na serwisach streamingowych, chłop, do którego można podejść, pogadać i z każdym fanem zamieni słowo, choćby miał stać 10 godzin po swoim własnym koncercie i rozmawiać, robić zdjęcia, to jest dla ludzi mega sympatyczny chłopak. Ale tak jak cytując jego słowa, nie będzie lizania po jajcach, moi drodzy, dzisiaj po prostu zareagujemy sobie na jego nowy numer, Piąta Rano do dna, także zapraszam. Łukasz na pewno to jest wokalista, twórca muzyki, który ma ewidentnie talent do pisania kompozycji bardzo mocno wpadających w ucho, ale będących jednocześnie takimi wzorowanymi na tych klasycznych blues-rockowych przebojach lat właśnie 70. i 80. Jest to rasowe granie, jednocześnie które ma bardzo nowoczesne jak na ten rodzaj muzyki brzmienie i do tego wszystkiego okraszone to jest naprawdę takim instynktem do pisania bardzo chwytliwych refrenów. Jeżeli ktokolwiek miał styczność z twórczością Łukasza, to na pewno kojarzy kilka wspaniałych refrenów, które napisał w swoim życiu. No to i w bardzo nowoczesnej takiej formie podane. To dalej jest rockowo-bluesowe brzmienie, które słychać, że jest po prostu takie rasowe, nie? Natomiast to wszystko jest właśnie okraszone taką lekką nutą popowości. To po prostu wpada w ucho. Bardzo dużo jego refrenów jest no, przepięknych. Jest dużo emocji w tym, ale jednocześnie to naprawdę są utwory, które bez problemu mogłyby po prostu osadzać pierwsze miejsca list przebojów w przeróżnych radiach. Zobaczymy. Posłuchamy sobie dzisiaj utworu Do Dna, który jest najnowszą kompozycją. Ja już ten utwór słyszałem w wersji koncertowej, natomiast zobaczymy, jak to wszystko poradzi sobie z obrazkiem i w wersji właśnie studyjnej. No i pierwsze, co się nasuwa tutaj przy gitara akustyczna, czyli coś, co Łukasz robi na co dzień w zespole Piąta Rano, gra na akustyku, no i piękne ujęcia z drona, najprawdopodobniej piękne ujęcia lasów i bodajże to jest gdzieś w okolicach miejsca, w którym Łukasz mieszka i takie klimaty lubi, bo opowiadał mi o tym kiedyś.
jest w ogóle obrazek w formacie 4x3, czyli bardzo nietypowo jak na dzisiejsze standardy. Dzisiaj te formaty są albo 16x9, albo jeszcze inne, ale tutaj ewidentnie vintage'owo skrojony obrazek, także format 4x3 na pewno jest to ciekawa wartość wizualna. No już, drodzy Państwo, słychać już bardzo ciekawe ambienty, takie, nie wiem co to jest za instrument ten grający w tle, ale bardzo fajnie ambientowo, no i mocno nasycona tak gitara akustyczna, brzmienie takie naprawdę przepotężne, słychać, że tutaj budżet tego utworu był naprawdę spory, bo to brzmienie jest naprawdę takie rasowe, no ale do czego na pewno Łukasz Łyczkowski już wszystkich swoich fanów przyzwyczaił. No przepiękne są te ujęcia początkowe, przez prawie minutę Łukasz idzie, przepiękne krajobrazy, w ogóle ciekawe, gdzieś to tam chyba w jego stronach nagrywane, przepiękna droga, piękny ten kadr z tą drogą, jakieś jeziora dookoła, bagna, no wygląda to trochę jak jakiś post-apo zrealizowane w Hollywood bardziej niżeli w Polsce, ale no obrazek na pewno, to już mogę powiedzieć, że jest przecudowny w tym teledysku, kolory także tego obrazka są no świetne. Piękne ujęcie, piękny kadr, Łukasz idzie drogą, no i podejrzewam, że teraz będzie wchodził wokal. Wśród tylu wydeptanych dróg wybrałem swoją sam. Dobra, samo wejście naprawdę, Łukasz pokazuje, jak ciepły, jak miłą barwę głosu ma w momencie, kiedy śpiewa takim rejestrem piersiowym, takim lekko zapowietrzonym. To jest technika, gdzie pokazuje taką 1:1 barwę swojego naturalnego głosu. Para, para, pa. Dużo wydechu, ale dużo też właśnie jego takiej naturalnej, fajnej barwy. Ruszyłem sam, zawsze idę sam. Dalej piękne kadry. Stary człowiek na pierwszym planie. Można różnie interpretować takie urywki. Natomiast co do wokalu, no to słyszymy też, jak Łukasz to ma taką naturalną chrypę w głosie. Takie coś, czego nie robi się za bardzo technicznie, ale po prostu ten głos jest lekko przesterowany. Myślę, że ze względu na ilość koncertów, którą w życiu zagrał, ta barwa jest taka mocno rasowa. Do tego wszystkiego dochodzi jego charakterystyczne dla niego vibrato, takie ewidentnie inspirowane gdzieś tam Czesławem Niemenem, gdzieś może Ryśkiem Riddlem, czy takimi właśnie, no na pewno dla niego autorytetami. I słychać, że te vibrata są no takie mega charakterystyczne, mocno rozchwiane, takie emocjonalne i potrafi je dodać, nie zawsze je dodaje, ale na pewno rzecz niezwykle charakterystyczna do niego. Para, pa, o. I delikatne riffy, te końcówki takie. Łukasz nie śpiewa w zasadzie prosto, on praktycznie nie robi dźwięków takich typowych na muzykę modern, czyli w każdym momencie piosenki wydaje się, że jest dodany jakiś efekt, jakaś sztuczka, jakiś taki ozdobnik. Nie śpiewa para, pa, tylko śpiewa pa. Dużo, dużo, dużo fajnych rzeczy tu się dzieje w jego głosie. Chcę nocą szukać złotych słów. No i tutaj już wchodzą fajne harmonie wokalne. Dwa praktycznie równogłośnością nagrywane głosy, do tego w harmonii lekkiej, jeden wyższy, para, drugi niziutki, to razem w harmonii brzmi bardzo ładnie, do tego wszystkiego dochodzą te kotły, nie wiem czy to jest typowy kocioł perkusyjny, czy jeszcze tam jakiś dodatkowy sample do tego, albo instrument, ale głęboki bas, tak tum, tum. Fajnie to brzmi. Widać, że tutaj na produkcji osoba, która jest odpowiedzialna za miksy, się po prostu zna. To wszystko, co dał los, wypiję do dna.
No i tutaj znów takie elementy, które mega mi się kojarzą i z Bastkiem Riddlem, i z Ryśkiem Riddlem, czyli widzicie, sporo wydechu i takie schodzenie takim glissando, natomiast mocno zapowietrzonym w niektórych miejscach. Jestem ciekaw w ogóle, jak teraz po premierze już tego klipu, którą wersję wokalu będzie na żywo wybierał Łukasz, bo tutaj są dwa wokale, które są pierwszymi. Jeden niski, drugi wysoki i oba są bardzo ciekawe, bardzo fajne. No i trzeba teraz jeden wybrać, nie? No, jestem ciekaw, jak już to będzie wykonywał na żywo teraz. Wydaje mi się, że ten wyższy wokal wybierze, ale to jest pytanie na później. Za nasz rock and roll, za anielski wrzask i za miłość twą. Można powiedzieć, że refren to jest iście epicki, podniosły, fajne tam jakieś takie delikatne ambienty, smyki w tle i fajnie się to rozwija. No i ten moment kulminacyjny, wysoko zaśpiewany z pięknym już takim technicznie dobrze zrealizowanym fry distortion, nie? Czyli yeah! Tutaj, w tym miejscu łapie dźwięk bardzo, bardzo fajny. Los wypije kielich do dna. No i znów mamy harmonię, kielich do dna, na trzy głosy bodajże zaśpiewane. To też trzeba, nie jest to oczywiście takie proste, jeżeli ktoś już trochę śpiewa, wie, że śpiewanie na trzy głosy nie jest śpiewaniem prostym, ale przy takim skillu, który ma Łukasz, nie jest to dla niego problemem. Tutaj jeszcze każdy z tych głosów troszeczkę inną wariację ma, czyli nie są to dokładnie trzy proste dźwięki zaśpiewane w harmonii, czyli nie jest to a, tylko w każdym coś innego się delikatnie dzieje. Inaczej vibrato, inaczej riff zaśpiewany, inaczej końcówka albo do góry, albo w dół, w zależności, który głos. No, ciekawe rzeczy i jednocześnie bardzo dobrze komponując się ze sobą. Omega zbudowany jest, ten utwór rozwija się cały czas, dochodzą jakieś elementy, budowany jest od samego początku do samego końca i wjeżdża solo, takie totalnie vintage'owe brzmienie, widać, że to jakiś Les Paul na lampowym wzmacniaczu, taki mocno z wycofaną górą, najprawdopodobniej fajnie to brzmi, mimo tego, że kompozycja jakby, to nie jest brzmienie, które powinno się przebijać w miksie na pierwszy plan, to całość jest tak selektywnie zmiksowana, że dokładnie słychać każdy dźwięk tej gitary, który gra gitarzysta. No i po wejściu bębny mają przeogromny cios. Dochodzimy do momentu kulminacyjnego całej piosenki. Dzień upadam co noc, oślepionym blaskiem spadającym. No i tutaj sama końcówka z tymi falsetami, czyli coś, czego Łukasza jeszcze wcześniej nie słyszałem. I to jest też zrobione z fajnymi harmoniami. Ładne vibrato na tych najwyższych dźwiękach też. Fajne falsety, naprawdę. Tak, nie brzmią, nie jestem fanem ogólnie falsetów, natomiast te nie brzmią odpychająco dla mnie. Miłość twą, za to wszystko jestem wdzięczny, co dał los. Drodzy Państwo, no wiem z niezależnych źródeł, że tak jak w tym teledysku Łukasz w końcu znalazł swoje miejsce na ziemi, pięknie doszedł do tego domu na końcu. Jeżeli ktoś go zna, to wie, o czym mówię. Na pewno bardzo mocno, bardzo emocjonalny utwór, ta końcówka też zaczarowana. Fajne falsety, rejestr głowowy, dużo vibrato, dużo takiego fry distortion, czyli na pewno dużo inspiracji w tym czuć, jakie ma Łukasz Łyczkowski na dzień dzisiejszy i pewnie zawsze miał w przeszłości i będzie je miał do końca życia. Natomiast to nie jest tak, że on próbuje kogoś kopiować. To jest
On, ja czuję taką mega szczerość w tym muzyce, podniosła epicka ballada, którą się naprawdę fajnie słucha. Chciałbym więcej takiej muzyki słuchać. Wiem, że Łukasz tam w Antyradio ostatnio też walczy, także dajcie mu trochę miłości. Piszcie, co wy sądzicie o tym nowym kawałku naszego polskiego bluesrockowego gościa. Moim zdaniem powinno takiej muzyki być więcej w radiu, więcej w mediach komercyjnych. Dla mnie sztos. Piękna epicka ballada. Zostawcie komentarz, łapkę w górę, subskrypcję tego kanału. Pozdrawiam was. Do zobaczenia. Gumisz, siemano.